Szanowni Państwo, grupa głównie młodych obywateli mieszkających w Łodzi nie była zadowolona z dynamiki rozwoju swojego miasta. Postanowiła włączyć się aktywnie w zarządzanie swoim miastem. W tym celu zorganizowała się w stowarzyszeniu pod nazwą Projekt Łódź. Pracowali aktywnie, aby dać się poznać mieszkańcom swojego miasta, pokazywali, jak miasto może rozwijać się szybciej, lepiej i dynamiczniej. Parę dni temu, niemalże w przeddzień wyborów samorządowych, przewodniczący tego stowarzyszenia oraz członek Rady Programowej o 6 rano zostali brutalnie zatrzymani przez prokuraturę Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej. Kiedy mnie spotkała tego typu sytuacja kilka lat temu, pewien doświadczony adwokat powiedział mi: za czasów SB tego typu brutalne zatrzymanie było dowodem, że tak naprawdę nic nie ma. Chodzi tylko o zastraszenie obywatela czy zastraszenie jego najbliższego otoczenia. Myślę, że w tej sytuacji, która miała miejsce w Łodzi, jest bardzo ważne, aby najważniejsze władze prokuratury zbadały, czy faktycznie mamy do czynienia z tak groźną grupą przestępczą, którą trzeba było aresztować dla dobra społeczeństwa i to w ten sposób, czy też mamy próbę odrodzenia się esbeckich metod działania w demokratycznym kraju. Dziękuję.